Siemanko, jestem Lucek! Aresztowanie w The Crew 1! Gonimy ziomeczka. Zobaczymy, czy uda się go dogonić. Uwielbiam grać na kamerze z kokpitu w motocyklu. Daje ten fantastyczny efekt. Ale spróbujmy ziomeczka dogonić. No, dobry jest chyba. Pochylamy się do przodu, żeby troszeczkę szybciej jechać. Możemy chyba wyłączyć tak. Możemy wyłączyć sygnały. I gram w takiej, o takiej późnej porze. Więc wszyscy teraz próbują kraść skarby. Ale spokojnie. Pojawi się Lucek, strażnik Teksasu. I gonimy. Gonimy go. Dobra, używamy jakiegoś powera. Co powiecie na... I gonimy. W motocyklu mam bardzo dobre przyspieszenie. Dosyć szybko udało się go wymaksować. Dobra, uwaga. I łapiemy gościa. No i chyba masz przerąbany! No i super. No, a dlatego szybko się wygrywa, bo... niedługo odblokuję w ogóle zupełnie nowy pojazd. Superowo! Także kurde, sierżant Lucek melduje się do akcji. I zobaczcie, dostajemy od razu jakąś super część do naszego BMW. Jezus Maria, patrzcie, jakie ulepszenie mocne. Instalujemy! Wow! Ja czekam, aż znowu będzie próbował ugrać tę paczkę, a przeważnie tak robią. Możemy tutaj się łączyć w ekipy i w ekipie kogoś tam próbować złapać. To znacie chyba, to jest Conical Units, dodatek do The Crew 1. Ale zobaczcie, jak tutaj się szybko zapierdziała. To jest jakieś BMW. O, to jest jakieś BMW 1000R. Chyba oznaczenie pojemności, zdaje się. Czyli jednolitrowy silnik. Hihi. Patrzcie, jak tym się zasuwa tutaj. Wow. I w koreczku, i nie ma zmiłuj. To jest właśnie fajne w motocyklach, możemy sobie środkiem jechać. To jest pas dla motocykli, nie? Wiecie, jak jest podwójna ciągła, to okolica, znaczy miejsce między tymi dwiema liniami, to jest miejsce dla motocykla. O, tak jak tutaj. I pięknie platynka wleciała. I znowu jakieś super ulepszenie prawdopodobnie. Zobaczmy. I uwaga, uwaga. Jezu. Ej, czy on tak... Miałem wrażenie, że pierdzi, tak? Znaczy tak... Bucha mu z... Zaraz, zobaczymy. Właśnie nie wiem, czy to jest w The Crew 1. Nie, wydawało mi się, to jest po prostu dźwięk zmiany biegów. Ale myślałem, że mu bucha po prostu z... układu wydechowego. Ale nie. Nie lubię za bardzo jeździć na właśnie tej kamerze z tyłu, wiecie, bo... Jest taka trochę sztuczna. Jeśli się jeździ tym motocyklem, to jest tak... No nie jest fajnie. Zdecydowanie wolę z kokpitu. To jest fajne właśnie w jeździe motocyklami, że możemy się pochylić i znacznie szybciej jechać. Prędkość maksymalna nam oczywiście wzrasta, nie? Ale jeśli się przestajemy pochylać, jak za chwilę, 3, 2, 1, przestaje, to nagle zaczynamy zwalniać. Mimo, że gaz mam cały czas dociśnięty do końca, tak? O 20 chyba kilometrów na godzinę mogę jechać szybciej. Patrzcie, pochylam się. Teraz. Dobra, teraz. Okej. Widzicie, 370 kontra 350 na godzinę. Jedziemy sobie. O, proszę bardzo. Ja tu gadu, a tu już mamy kolejnego ziomeczka. Co on... On będzie próbował uciekać przede mną klasą standardową. Ej, co jest z tymi lusterkami? Zawsze one takie były? Wow. Już? Okej. To było dziwne. Udało mi się go ogarnąć. Znaczy chyba wyszedł, jak zobaczył, że pojawił się Lucek. Stchórzył. Okej. Nie ma sprawy. Mam kolejne ulepszenie. Hihi. Czekam na kolejnego ziomeczka. Czekajcie, on tu gdzieś musi stać, nie? Tutaj gdzieś musiał mieć tą skrzynkę. No dobra, to w międzyczasie możemy zrobić sobie slalom. Dobra. Ciśniemy w takim razie slalom. Zobaczymy jak mi pójdzie. Motocyklem. Ups. Okej. Dobrze jest. O, spieprzyłem.
Zmaściłem to. Ale może jeszcze będzie platynka. Wow, wow, wow. Za mocno ponitrowałem i dupa. Musimy mieć chyba... koła. O Jezu! A co tu robisz? A się wystraszyłem go. Okej. I uwaga. Oj, dupa, tamtego już nie zdobyłem. Ale jest platynka, to się liczy. Tu chyba też możemy jakoś na koło stawać, zdaje się. Redukcja masy. Strasznie dobre części się teraz wygrywa. Niedługo wychodzi dwójka i dlatego chyba. Deklu 2. No pod koniec czerwca, już nie mogę się doczekać. Tak, oczywiście można stawać tutaj na koło, na motocyklu. Tylko to oczywiście przy ruszeniu, nie? Później już ciężko. Ale da się jechać na kole przez dłuższy czas. Okej. Także to jest fajne, możemy też oczywiście stanąć na przednim kole. Czekaj, 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 jak to się... O, właśnie. O, wow, 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 wow. O, wow, 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 wow. Chyba lepiej robić na tej kamerze, zdaje się. Uwaga, uwaga. O, zaproszenie do pościgu, dobra. Kto tym razem? O, tym razem mamy jakiegoś koksa. Ciśniemy go. Ciśniemy i zobaczymy, czy sierżant Lucek tym razem przechwyci. O, ty w mordesz, ty. Gdzie on tam pojechał? Gdzie mnie tu zlespiło? Aj. Już dosyć tego stawania na kole. Dobra, teleport. I jedziemy. Czy mamy pomocnika? Nie, nie mamy pomocnika. Ale on pruje, kurde. Mamy tylko boty pomocników. Boty pomocnicy, o, tak o. Ciśniemy za nim grubo. On ma klasę tą hardkorową. Co to tam poleciało w kosmos? Oh shit. Dobra. Atakujemy go. Co? Czym on tam jedzie? Jakieś Pagani chyba. Wyglądało jak Pagani tak z bliska. Nie spojrzałem na markę podczas, gdy się czytywał ekran. O ty. Tak, to jest Pagani. Pagani R. Pagani R? Dobrze, myślę. 4, 3, 2, 1. Przed moim BMW nie uciekniesz, Gromek. Musiałbyś się wykazać czymś bardziej kreatywnym. Pięknie się. Co to było? Ktoś mi tu przebiegł drogę. Co to są te baksy? Zdobyto 4000 baksów. Aha, to po prostu kasa. Guzik. Arbuzik. Nie, to ludzik arbuzik, nie guzik. Pięknie się. No i mamy. Plus 12. O, widzę, że ten ziomek znowu próbuje coś tamten, bo przeteleportował się do tego miejsca. I już mam zaproszenie do pościgu i znowu ten sam. Jedziemy, gościa. No, zobaczymy, czy tym razem będzie sprytniejszy. Już się rozwalił. Chodź, chodź, chodź. Gdzie on pojechał? Tam. Gdzie on tam pojechał? Muszę patrzeć na mapkę. Tutaj. O, wow, wow, wow. Już? Boty go złapały. What? Okej, okay. No to fajnie. To mamy cię, ziomeczku. Dobra. I znowu, znowu ten sam typo. Dobra. On chyba nie odpuści, będzie to robił do końca świata. Ja muszę chyba sprawdzić, ile to BMW wyciągnie, ale chyba 170 to był max, nie? Wypatrzcie, ja już go łapię. A co za koleś? Ajajaj, what ty? No ej! Czasami te boty nie chcą współpracować. Patrz. Nie ma opcji, koleżko. Dobra, gonimy tym razem. A, on cały czas tą jedną skrzynię próbuje. Zaraz ja się przemienię w tego. Złoczyńcę też popróbuję. Pozabierać się skrzynię. Myślę, że nikt nie będzie mi przeszkadzał, bo oni tak teraz na pewniaka wbijają nawet takimi dupnymi samochodami, żeby robić te paki. I nikt ich wygląda na to nie ściga, więc no ale pojawił się w mieście Lucek. I on to sobie nie pozwoli. O nie. Cyk, cyk. O ty! Ale by mnie tam... O właśnie, to miało się stać wcześniej. Czekaj. Zróbmy sobie pomagajkę małą. Ciśniemy gościa. Dobra jest ta Pagani, trzeba przyznać. To jest torowa wersja. Więc tam ciśnie. Okej. Jest namierzony, mógłbym go strzelić czymś. Ale to jeszcze nie jest odpowiedni moment, coś tak czuję. Ale poleciał. Wow, ale buja! Dobrze zrobił, widzieliście? Dobrze zrobił, gdzie on jest tutaj? Trochę się zakopał w ziemi. Nie, ty spadaj! O kurde. Prawie mnie kurweta policyjna rozwaliła.
Ej, bo to już koniec? Nie, no chyba nie. Tak, o, tym razem mu się udało. Dobrze to załatwił. No ale było blisko. No dobra, zwracam mu honor. Idź do następnej skrzyni. Dobra, kontynuujemy. No, kurde, koleżko. Zwracam honor, byłeś niezły. Ja bym popróbował też. Czekajcie, on co tu będzie robił? Będzie robił to samo? Nie, to już dzisiaj robiliśmy. Tego nie robimy. Ja się przemienię w złoczyńcę. I porobimy sobie. Tylko muszę znaleźć jakiś naprawdę super samochód. Co by tutaj. Może offroadowo coś pociśniemy? Nie, tam offroadowo. Tutaj mamy wyczynową Pagani. Rajdówkę. Może torowego Skyline'a? Nie. Ten Skyline już taki oklepany jest. Ja bym popróbował czymś naprawdę nowym. Ducati. Myślicie, że motocyklem dałbym radę? Mercedes, a może. Może Nie, dawajcie tym Ducati. Ciśniemy. Diawelem. Trzeba go ulepszyć. Patrzcie, tak to sobie wygląda. W rzeczywistości to jest konkretna maszyna. Widziałem. Ogromny motocykl. Ogromny. No i wersja torowa. No tam zbytnio się nie różni od tej wersji podstawowej. Tam może troszeczkę zmian, różnic. W stosunku do na przykład samochodów, gdy mamy seryjny jakiś tam Mustang i zrobimy go na tor, to od seryjnego on różni się kolosalnie, jest mega różnica. No ale tutaj w motocyklach niewiele da się zmienić, więc one są jakie są. Może tam trochę wloty inaczej wyglądają, ale z grubsza jest to samo. No dobrze, chodźmy sobie teraz zobaczyć jakieś skrzynie. Łupy tak zwane. Teraz widzę tak, brązowa skrzynia. Czy mamy coś ciekawszego od brązowej? Widzę, że same brązowe są. Ciekawe czemu. Brązowa skrzynia, asfalt, teren. Nas interesuje asfalt. Asfalt, ale same brązowe. Może ja muszę ukończyć wszystkie te brązowe, żeby mieć srebrną. Wygląda na to. A nie wiem, a tu coś jest? Może to. Może już nie ma więcej tych skrzynek. Cholera wie. No dobra, chodźmy. Chodźmy i spróbujmy tym Ducati coś tutaj poszaleć. 280 tysięcy baksów. Zastanawiam się, co by można było za to kupić, ale podejrzewam, że niewiele. No dobrze. Zobaczymy, czy jakiś policjant jest w mieście i zacznie mnie gonić. Ja zastanawiam się, w którą stronę, ale chyba w tą pojedziemy. Okej. Nawigacja już się odpaliła. Jedziemy. O! Wygląda na to, że chyba ktoś mi pomaga. Albo coś. Nie wiem. Ale mogę się... A nie, czekaj, to ja komuś pomagam. A, to chyba jest... Co? Co? O co chodzi? To było dziwne. Nie wiem, o co chodziło, ale... ja się po prostu zresetowałem i mi się wyłączyło. Nie wiem, co to było, ale... Ała, 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 ała. A, chyba wiem, po prostu dołączyłem do czyjegoś rabu. O, shit, 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 o, shit. Fuck, boty mnie rozwaliły. Ta skrzynia jest jakaś za trudna. Wydaje mi się, że ja po prostu dołączyłem do czyjegoś tam rabunku. I dlatego... I ktoś tam po prostu przegrał i dlatego mnie od razu złapali, no. Tak to wyglądało. Dobra, ja muszę używać tych power-upów, bo wygląda na to, że te boty są dosyć mocne. Aj, no zajebiście, sam sobie drogę rozstagowałem. Ekstra. Ja pierdzielę. Gdybym ich nie zaatakował, to by mnie nie zabili, no. A tak to mnie zatrzymali właśnie przez to. Ja nie mogę. Spociłem się trochę. Dobra, teraz już na serio. Czekaj, bo tutaj mamy chyba jakiś power-up na nieograniczone nitro. To je można sobie oczywiście zmieniać. Ale taki układ mi najbardziej pasował, z tego co pamiętam. Dobra, weźmy sobie kamerę z trzeciej osoby, bo może będę więcej widział. Łatwiej mi się uda ich omijać. O, może tak. Tak jak mamy tą kamerę z kokpitu, ona jest świetna, jest bardzo imersywna, ale... jednak troszeczkę tam przeszkadza, no nie? Dobra, ciśniemy. Okej, mamy blokadę. Oh yeah. Dobra. W sumie mógłbym tutaj nitrosa pocisnąć, tylko nie wiem, czy za chwilę nie będzie zakręt. O, będzie fajnie. Ło, ty, pocisnął mi śmigłowiec. Czymś. Niedobrze. Ale żaden policjant, gracz mnie nie goni, więc... O, hamulce nie działają! Udało się uciec.
Dobra, spróbujmy tutaj. Okej, okay. Spróbujemy na następnym zakręcie pocisnąć nitrosa. Zobaczmy sobie... Nie ma sensu. Jedziemy prosto. No kurde, co ten GPS mnie tak do dupy prowadzi, zobaczcie. What the fuck? Ja jedę tu prosto i w prawo. O. Będzie spo... What? Cholerny charger. Wypierdzielaj stąd. Wypierdzielaj stąd. Nie mogę jechać do przodu. Jezu, serio, nie mogę w to uwierzyć. What the fuck? Próbowałem cofać i próbowałem jechać do przodu i mi nie mogłem. Nie wiem czemu. Ale zobaczcie, jak ten GPS do dupy tutaj prowadził. O co chodzi? Dobra, jeszcze raz. To było tu. No i teraz... Nie no, to jest najszybsza droga, na pewno. Dobra. Najgorsze są te serpentyny. A potem trzeba chyba cały czas prosto jechać. Ja sobie obczaję drogę. Gdzie ja byłem? Ja byłem gdzieś tu. Tak, byłem tu. I cały czas prosto tu wystarczy jechać potem, jak po tych To po cholerę mnie tam prowadzi, po tych skrzyżowaniach, jakichś gównach. Dajcie spokój. Cały czas prosto, aż dotąd. Hops. Sobie nawet punkt wyznaczę. Zostaw znacznik. O, tak zrobimy. I teraz powinno mnie do niego prowadzić, mam nadzieję. Zobaczymy. Chyba, że zniknie. Nie mam pojęcia. No, ale tam cały czas prosto i tyle. Włączamy nitrosa i gitarę. To jest chyba najłatwiejsza skrzynia w takim razie. Tylko... Ja nie wiem, co się stało, ale nie mogłem jechać do przodu. Wciskałem gaz i motocykl nie chciał ruszyć. Dziwna sprawa. O, teraz tych korwet jest jakoś mniej, czy coś. Obniżył się poziom trudności ze względu na to, że failowałem kilka razy. Okej. Okay. No i teraz sobie stąd. Pyk, wyjazd, korwetka. Tutaj były w ogóle blokady drogowe, teraz ich nie ma. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Okej, okay, skręcamy. No i teraz, ja wiecie co, walę cały czas prosto. Kurde, oczywiście, że tak. W sumie nie powinniśmy używać nitro na prostej drodze, ale... O. Tu. Jedziemy aż tam do samego końca. Tak, otwieramy sobie większą mapkę, o. Pff, zobacz. Ty... I teraz dopiero... Każe mi tam jakoś skręcać. Dajcie spokój, ten GPS jakiś powalony jest. Jest, jak się długo hamuje. Możesz ty. No i teraz tutaj. No i to gdzieś tu się dostarcza. Tu? No i pięknie. Dostarczone. Aha, bym zdobył, mogę tego Jeepa też tam zdobyć później. No warto te skrzynie. Jezu, jakie ulepszenie mocne. Trzeba robić te skrzynie. Okej, okay, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 1 w oczekiwaniu na The Crew 2. Trzymajcie się, na razie, pa pa.